do dyspozycji podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się są windy, podnośniki oraz podjazdy. Takie osoby mogą korzystać również z usługi asysty, która polega na pomocy podczas poruszania się na terenie dworca, przejścia na wskazany peron, dotarcia do przystanku autobusowego lub taksówki. Dobry dostęp do kolei zapewniają windy i pochylnie, które powstają na modernizowanych peronach, na stacjach i na przystankach. Wysokość nowoczesnych, przebudowanych peronów także ułatwia korzystanie z pociągów. W razie potrzeby osoby mające trudności z przemieszczaniem się mogą skorzystać także z asysty uprawnionego pracownika, który pomoże w przemieszczaniu się po dworcu, po peronie i w ciągach komunikacyjnych. Zadbano także o potrzeby osób niewidomych i niedowidzących, bo Gorzowski Dworzec został wyposażony w specjalne oznakowanie w alfabecie Braille'a. Staramy się likwidować ograniczenia i z roku na rok lepiej przygotowywać infrastrukturę do obsługi pasażerów. Dlatego na modernizowanych peronach dla osób niewidzących i niedowidzących układana jest antypoślizgowa nawierzchnia ze ścieżkami naprowadzającymi. Wypukła, wyczuwalna faktura ułatwia przemieszczania się po platformach. Takie rozwiązanie w województwie lubuskim podróżni zyskali m.in. na stacjach w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Dodatkowo dostępność do kolei zwiększają informacje w alfabecie Braille'a. Specjalne nakładki są umieszczane m.in. na poręczach schodów oraz w przejściach i na peronach, na tablicach ze schematem stacji. Szczegółowe informacje o dostępności infrastruktury pasażerskiej dla osób niepełnosprawnych zamieszczone są na stronie internetowej Portal Pasażera w katalogu stacji kolejowych.